Ewangelii Chrystusie. Oto pierwsza niedziela Adwentu, która zaczyna się Ewangelią, która wcale nie jest przesadnie radosna, bo mówi o rzeczach strasznych. Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby go odkupić, ale również po to, żeby go sądzić. Jeżeli ktokolwiek nie przyjmie Chrystusa jako Zbawiciela, jeżeli nie okaże się godny łaski Pana, to będzie sądzony, to będzie należał do tych, którzy będą musieli znosić gniew Pański, bo sprawiedliwość Boża wymaga tego, żeby każdy grzech był pomszczony. I żaden grzech nie będzie bez pokuty, żaden grzech nie będzie odpuszczony. Każdy katolik, który chce dotrzeć do nieba, który chce być zbawiony, będzie musiał zapłacić za każdą swoją zbrodnię, za każdy swój grzech. I dobrze się stanie, jeżeli umrzemy w stanie łaski uświęcającej i wtedy będziemy mogli się zbawić, ale będziemy musieli też odpokutować za każdą przewinę, za każdy grzech. I na tym właśnie polega właściwa ekonomia zbawienia, której nauczy nas Kościół Święty. Otóż wbrew na przykład herezji Marcina Lutra, który twierdził, że można pójść do nieba, dlatego że łaska zakrywa niejako jak płaszcz grzech i przewinę grzechową, wierzymy, że do nieba nie można się dostać inaczej, jak tylko będąc absolutnie świętym, a więc nie wystarczy być w stanie łaski w chwili śmierci, ale trzeba też odpokutować za wszystkie swoje grzechy. Jeżeli ktoś ma coś do odpokutowania, to będzie w czyśćcu musiał odpłacić Panu Bogu za swoje przewiny. Niemniej jednak oczywiście ta nasza odpłata będzie zawsze tylko i wyłącznie częściowa, bo Pan Jezus na krzyżu zapłacił swoją przynajdroższą krwią za wszystkie nasze winy. Zasadniczo ta Jego ofiara jest wystarczająca do tego, żeby zmazać nasze grzechy. My musimy ją tylko i wyłącznie naszymi marnymi modlitwami i uczynkami, które jednak są konieczne, uzupełnić. Jeśli można tak użyć tego słowa. Tak więc Pan Jezus przychodzi na świat nie po to, żebyśmy się mogli radować wyłącznie jakąś sentymentalną radością o tym, że dzieci narodziło się w Betlejem. Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby dać światu zbawienie. Taki jest sens Jego przyjścia, Jego poczęcia się w łonie Najświętszej Marii Panny. Spodobało się Panu Bogu odkupić świat w ten sposób, że każdy grzech zostanie odkupiony, każdy grzech zostanie spłacony poprzez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tego jest właśnie potrzebny Bóg człowiek. Bóg, bo dzięki temu ofiara Chrystusa jest nieskończona i jako taka może się podobać Panu Bogu. Jako człowiek Pan Jezus jest w stanie złożyć ze swojego ciała, ze swojego człowieczeństwa, ze swojego cierpienia ofiarę swojemu Ojcu, Bogu Ojcu. Tak więc zaczynamy obchody naszego zbawienia, naszego odkupienia. Dlatego musimy się przygotować do tego z całą powagą i z całego serca. Adwent, który nie jest poważny, który jest okresem bez pokuty, bez modlitwy, taki Adwent jest okresem straconym. Żeby móc się radować z przyjścia Chrystusa, musimy się wiele nacierpieć, wiele napracować, wiele wysilić, ażeby stać się godnymi, żeby wymieść z naszych serc wszystko to, co jest niepotrzebne. Panu Jezusowi nie są potrzebne pałace. On zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy biedni, jak bardzo jesteśmy słabi i grzeszni, ale chce, żebyśmy go przyjęli z otwartym sercem, żebyśmy nie zagracali naszych serc niepotrzebnymi pożądliwościami, niepotrzebnym przywiązaniem do rzeczy, które nie dają nam zbawienia, które są wyłącznie doczesne. Dobrze się stało, że pierwsza niedziela Adwentu jest w okresie przygotowawczym na
przed świętem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, bo razem z Marią możemy się przygotowywać na przyjście Jezusa Chrystusa. To największy przywilej, jakiego doznała Maria, bycie niepokalanie poczętą, wiąże się ściśle z tym, że Maria miała stać się Matką Boga. Bogu spodobało się, żeby jej ciało i dusza były przeczyste, żeby były tak święte, jak to tylko u człowieka jest możliwe. Stąd też ten jedyny w swoim rodzaju przywilej niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Spodobało się Panu Bogu zamieszkać pośród ludzi, zamieszkać w człowieczeństwie w najdoskonalszym z możliwych sposobów w łonie Najświętszej Marii Panny, które to łono stało się świątynią w ciele. Wielka jest to tajemnica, wielka i wzniosła jest tajemnica wcielenia i musimy dobrze się przygotować na to wcielenie. Pamiętajmy, że ludzkość przez długie tysiące lat oczekiwała na przyjście Chrystusa, na przyjście Mesjasza, Odkupiciela. I tak jak w czasach Chrystusa, gdy On przyszedł, wielu go nie rozpoznało, wielu go odrzuciło, tak również i obecnie. Zdecydowana większość ludzkości uważa, że nie potrzebuje Odkupiciela, który by złożył ofiarę za jej duszę, który by ją odkupił. Musimy zatem starać się ze wszystkich sił, żeby być czujnymi, żeby nie przegapić tej jedynej szansy, kiedy to Chrystus chce zamieszkać w naszych sercach, kiedy to chce dać nam swoją łaskę i poprzez Komunię Świętą, poprzez darę Ducha Świętego uczynić nasze serca, nasze dusze świątynią Ducha Świętego, uczynić swoją własną świątynią. Prośmy Marię, żeby nas prześwięciła, żeby nam wyprosiła wszelkie łaski, które są nam potrzebne. Ona jest pośredniczką wszystkich łask, to znaczy, że każda jedna łaska, która jest przez nas uzyskiwana u tronu łaski, jest otrzymywana przez Maryję. Chrystus jest pośrednikiem pierwszorzędnym i On jako Bóg człowiek może nam dać wszystko, ale spodobało się miłosierdziu Bożemu, ażeby każda łaska przechodziła przez ręce Maryi, także modląc się do Chrystusa, do każdego jednego świętego, modlimy się również do Maryi, prosimy również ją o to, żeby nas uświęciła, żeby była pomiędzy nami, żeby otaczała płaszczem swoje opieki, swój lud, swoje niesforne i grzeszne dzieci. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony. Niepokalane serce Maryi. Niech się zadowoli.